Siemanko, z tej strony Filo, a to 43. odcinek z gry Wiedźmin 1. Przepraszam was, ale będzie słychać trochę jakbym seplenił. Jest to spowodowane tym, że po prostu mam teraz na sobie akurat ten, powiedzmy, że nie aparat na zęby, tylko szyny jakby. Nie szyny, nie wiem, coś. Taki plastikowy, powiedzmy, aparat na zęby, który się zakłada po tym, jak aparat zostaje zdjęty. Ostatnio nie było z tym problemów, ponieważ go zdejmowałem na czas nagrań, ale stwierdziłem, że w sumie może aż tak nie będzie mi to przeszkadzało. Jak się nauczę w tym tak wystarczająco fajnie dobrze mówić, to może po prostu lepiej będzie, żebym tym nagrywał. Bo nie będę później musiał specjalnie zdejmować tego na nagrania, tylko cały czas będę mógł mieć to na zębach. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku musimy się udać do jaskini uchodźców, do ostatniego z trzech kuzynów Antoine, któremu musimy przekazać wyprawkę kieszonkowe od ich szanownej kuzynki. Wow, serio? Jak chodziłem z tym odstraszaczem dla topielców, to nie mogłem chodzić do lokacji, bo za mną biegły. Teraz bez tego odstraszacza wszystko mi idzie znacznie lepiej. Kamień drogi, coś tam będzie. Dobra, nieważne. Najpierw pójdźmy do kuzyna. Ramerota, czy tam Hamerot. Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. Czym jest kamień drogi? Ciekawi. Okej. I tutaj będzie fragment zbroi. Z tego co zauważyłem. Denek. Aha! To jest legendarny pięściarz. O nim mi ktoś mówił. Geralt z Rivii. Wiedźmin i od jakiegoś czasu znany pięściarz. A o tobie mówią, że nie masz imienia. A. Na razie możesz mówić mi z... Oj, co jest? A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś gotów do... Sorry, że ten... Że się... Kurde, tak... Pocięło, ale mi normalnie zaltabowało, jakby z automatu. Wiedźmina, nic. Zobaczmy, czy mogę mieć zadać pytanie. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał pięściarz. Nie chcę odpowiadać, ale... Stawaj do walki lub idź precz. No dobra, no. Zobaczmy tego najcięższego pięściarza. Pozwolę sobie nie zapisywać nawet. Nie traćmy za... Generalnie daje tylko same mocne ataki. Dzięki którym czasem jak się bronię, to i tak jest w stanie mnie uderzyć. Chyba zostajemy legendą właśnie za chwilę. Pięknie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie. Poza nim, szczerze. Gratulacje, Wiedźminie. Kilku. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. A. Jestem stary i zmęczony. Jedna walka dziennie. Dobra, no to się prześpię najwyżej. Zobaczmy ten kamień drogi. Co to jest w ogóle? Aha, dobra, rzeczywiście. Pamiętam. To jest tak. Ard i Gniard, bo tutaj trzeba było tą kombinacją. Ard. Igni. I Ard. O kuźwa. Co się stało? Okej, trafiliśmy do jakiejś krypty pełnej guli. Kurde, tak słabo pamiętam strasznie, co się działo w poprzednim odcinku, mimo że montowałem go przed chwilą. Zmierzmy się z badyliczkami. Napię, to cholera, się wpieprzyłem w legowisko nawet. Dobra, pozbieraliśmy sobie wszystko, jeszcze zobaczmy, co znajduje się w tym kufrze. Wow. Wow, wow, wow. Kurde, sporo składników alchemicznych. I wszystkie bym chciał, szczególnie kalcium equum, ponieważ bardzo ciężko je zdobyć. Sproszkowana perła też brzmi nieźle i winny kamień również. Więc mamy już jeden z X pokoi. Tutaj mamy kryptę cmentarów dla odmiany. No dobra. Cmentary pokonane. One niczego nie strzegły, chyba że przejścia. Chociaż wątpię. No.
Tutaj na mapie mamy już skrzynię Agnes Glanville. Glanville pokazaną. Tylko coś tu musi pilnować tego. Leder, no to i tak całkiem mało. Jakie obrażenia w ogóle mu zadajemy, to są chore, chore ilości. No ale już czuć, że Geralt jest w endgame minimum. No to skrzynia. I w niej będziemy mieli magiczną formułę. Wow, i kolejne jakieś kozackie itemy dowalone. Rozumiem, że krypta została przeczyszczona maksymalnie, ponieważ nic już tutaj się przed nami w niej nie kryje, nie da się żadnej ściany rozwalić ani nic. Dobra, więc hard. Nie wiem, czy muszę jeszcze raz robić tę kombinację, ale chyba tak. A czekajcie. Nie no. Patrzcie, no pokazuję, jakby coś tu było. Czekajcie, nie no, muszę to sprawdzić. To się nie może nam umknąć. Kurde, no. To się prześpił u niego i żeby od razu odhaczyć tą walkę z nim. Dajemy mu ten rewanż. Ciekawe, co takiego na ten rewanż przyszykuje. Nagle się odmłodzi drastycznie i będzie siłaczem. Teraz zapoznał się z naszymi umiejętnościami, to nam najlepiej wychodzi. I teraz będzie counterpicking nas walił. Czyli jesteśmy pierwszymi, którzy go pokonali. I w pierwszym, i w rewanżu. Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię. Wow! I to jest dla tego. Pięść dla Zahima. Czyli skolekcjonowaliśmy już na bank chyba wszystkie zęby. Dobra, dobra nagroda. Fajnie to zrobili. Podoba mi się. To co dalej? Co dalej? Za to się kolejne możemy zabrać. To wychodzimy stąd. I poszukamy jeszcze zapisek elfiego mistrza. Coś tam o tej zbroi. Czy tam pieśni elfiego mistrza. Nie wiem, jak to leciało. Więc tak, tutaj mamy kryptę strzygi. Jest obok nas i kryptę kruka. Strzygę sobie zostawmy na koniec. Chociaż wątpię, żebyśmy i tak teraz ją znaleźli. Pewnie to jest znowu błędny trop, ale tak strzelam oczywiście. Pójdźmy najpierw tej krypty kruka. Zobaczymy, czy będzie z mieczem ze szponem Beliara na nas czekał, czy nie. Tutaj zostało oczko wysłane do fanów Gothica. Kurde, no bez tej wstążki naprawdę mniej potworów nas goni. Tak praktycznie rzecz ujmując. Poszukiwacz skarbów. O, i muszę znowu kota widzę sobie starzyć. Nic, mam nadzieję, że... Słyszę za ścianą jakieś odgłosy. Coś tam musi być. No, poszukiwacz. Tylko rozumiem, że został uwięziony tutaj. Dobry. Na wieczny ogień. Chyba nieba cię zesłały, panie. Co tu robisz, człowieku? Szukam grobu wielkiego wojownika zwanego Krukiem. Ponoć znajdują się w nim niezliczone skarby. I co? Znalazłeś? Napadły mnie jakieś straszne potwory, a potem coś łupnęło, dupnęło i z sufitu zaczęły lecieć kamienie. Zostałem zasypany i gdyby nie ty, panie... Lepiej idź stąd, póki przejście jest wolne. Zobaczę, co z tymi potworami. Po prawej i lewej stronie był kiedyś korytarz, ale teraz zwaliły go kamienie. Musisz się usunąć, żeby iść dalej. Powodzenia. Okej. Okay. W ogóle jakaś dziwna przerwa była w tym dialogu. Nie rozumiem, co się dzieje. Coś się ten wiesiek szwankuje. Nie chcą chyba pozwolić, żebym przeszedł go. Pokończył. Nie mogę zrobić z niego let's playa. O nie. No nic. Tu mamy zasypane i tam rozumiem, że jest zbroja, więc najpierw sprawdźmy tam, gdzie nie ma zbroi, teren. Aha, ja mam jakiś straszak na upiory, że one przede mną uciekają? Chyba tak. Dobra, pokonaliśmy wszystkie upiory. Chwilę to zajęło, ale mamy to. Zobaczmy, co się znajduje w tych skrzyniach. Mamy kamienie szlifierskie i oreny. Zobaczmy, co jest wreszcie skrzyń, bo tu trzy łącznie były. No takie se. Tutaj też woda w butelce.
Dobra, czyli tutaj niezbyt wiele rzeczy było, ale warto było sprawdzić. Tam jest przejście jeszcze jakieś. Tak, no. To jest znowu kopiuj wklej tamtego grobowca, co byliśmy? Nie. Dobra, i zobaczmy, co w tej starej skrzyni. O, dwa oręgi. No to niewiele. Sobie weźmiemy te błony lotne z plederów. Dobra, wszystko oczyszczone. Zobaczmy teraz, co się tutaj znajduje. Mamy krzemień. Nie, to do ognisk się nam przyda. Tutaj saletra i gruszka, ale nie mamy na to miejsca. I zobaczmy, co jest w sarkofagu. O, fragment zbroi kolejny. O. Fragment zbroi i miecz z meteorytowej stali. No jest w mojej opinii gorszy, ale i tak bardzo fajny. No, do sprzedania w sam raz. Dobra, już jesteśmy w sali krukiem. Tym razem na koniec trafiły nam się fledery. O, tu spoczywa wiedźmin zwany Krukiem. Wielki wojownik i obrońca słabych. Część jego pamięci. Okej, okay, czyli to wiedźmin miał te zbroje. I jest rzeczywiście chyba szkoła Kruka. Tak, mamy resztki zbroi Kruka oraz Księga Gromu. Kurde, to i tak daleko zaszedł ten poszukiwacz, bo żeby przez ten cmentarz się przedrzeć, to naprawdę musiał albo bardzo szybko biec, albo jakąś metodę mieć, żeby omijać te potwory. Mówię o tym poszukiwaczu skarbów, co go na początku znaleźliśmy. I dobrze, została nam kaplica strzygi. Aha! To on tam w ogóle w tej kaplicy również się element zbroi znajduje. Także fajnie. Rozpaczony ojciec coś od nas chce. Napiłbym się. Panie! Nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Szkrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, alem się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Okej, cutscenka. To jest ta strzyga rzekoma? Prędzej wilkołak w takim razie. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem? Ojej, oj. Pies był pierwszą ofiarą tutaj, tak? A rzeczywiście, jednak to strzyga. To możliwe, że jego syn był. Teraz. Co jest? Czemu się przewrócił? Leje jak z cebra. Spoko, tylko wychodzi na to, że ojciec nie był chyba taki nieustraszony, tylko uciekł po prostu. Odcała magia. Co tam byle radzi? Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa.
Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Woltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Woltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Okej. No za dnia nie jest groźna. Zobaczmy, co tutaj mamy. Znaczy nie jest groźna. Chyba nie jest groźna. No chyba śpi w sarkofagu w kawę. Czy git? Co jest, Velerat? Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. O ty skurwysynie. Szujo pierdolona. Trzeba wszystkich zajebać, szczerze. I Foltesta, i Salamandry, i kurwa Skojatel, i Zakon Ognia. Kurwa, naprawdę każdy to jest śmieć. Bestia bezpieczeństwa mi będzie jeszcze pierdolił gruba zjebany. Przepraszam za przekleństwa, ale po prostu nie spodziewałem się, że można tak kogoś w chuja zrobić. Rozumiem, że chcę być kurde bezpieczny, Velerat, ale to jest trochę delikatny nietakt, bym powiedział. Tak mnie zamykać nagle, bez żadnych informacji o tym, że zostanę zamknięty, tylko tak o po prostu, z pizdy. Dobra. Zanim pójdziemy do sarkofagu Strzygi, jeśli to on, to bym poszedł do tego mistrza pieśni. To w takim wypadku zacznijmy od swoich spraw, a nie będziemy nadstawiać karku za to, że ktoś kurwa nie potrafi. Szkoda gadać nawet. Weźmiemy tutaj wszystko sobie. Mogę udać się do Kalkszyna, aby wykuł mi zbroję, bardzo fajnie. Tylko muszę mieć jeszcze okazję stąd wyjść. Zobaczmy, kamień drogi. A i nim mogę uciec. Zapiszemy, no i jestem ciekawy, co by zrobić, jakby od razu uciec tym kamieniem drogi, ale nie wiem, no może pójdźmy jeszcze do tej Strzygi. I rozumiem, że Velerat nas nie wypuści pewnie, więc kamieniem będziemy musieli się stąd ewakuować. No i zobaczmy ten nieszczęsny sarkofag. Pamiętnik Ostrita. Przeklinam cię, Folteście. Mam nadzieję, że zdechniesz i zeżrą cię robaki. Przeklinam ten kazirodczy związek. Twoja siostra Adda zasługiwała na kogoś lepszego. Pragnę, żeby dziecko, które zrodzi się z twojej chuci, było tak potworne jak ty. Jeśli czarownica mówiła prawdę, już wkrótce posmakujesz zemsty. Wystarczy tylko przygotować wszystkie składniki i 3 razy powtórzyć formułę. Ponoć nawet i to jest zbędne, trzeba jedynie nienawidzić. A ja nienawidzę bardzo mocno. Na marginesie pamiętnika ktoś wynotował informacje dotyczące przekleństwa. Wygląda na to, że ta osoba poszukiwała sposobu na odnowienie przekleństwa. Powtórzenie mamy. Ale dobra. Czaję. Okej. Królewna Adda urodziła się jako strzyga za sprawą wielmoży Ostrita. Ostrit kochał się w królewskiej siostrze, matce Addy, która nosiła to samo imię. Rzucił klątwę, gdy dowiedział się o kazirodczym związku królewskiego rodzeństwa, a wszystko opisał w pamiętniku. Każdy, kto posiada pamiętnik Ostrita, może odnowić klątwę i na powrót zmienić Addę w strzygę. No dobra, ja nie chcę jej zamieniać w strzygę, tylko już bym ją odnowił. Tutaj mamy nawet nas samych w księdze. Teraz tak, mam 2 wybory. Albo używam kamień drogi, jeśli do niego jest ten sam kot. Kot to może złe określenie, ale dobra, kot. To do tamtego, albo muszę się przespać do północy. Aktualnie mamy... No już prawie północ w sumie. To nic, rozdamy sobie talenty i myślę, że od tego można by zacząć najlepiej. Dobra, kolejny brąz pójdzie w nasze już rozwijane powoli akcji. Co to jest srebra? Tutaj w igni. I złoty talent.
no w inteligencję. Na tyle, że nie bym koszt zmniejszył, żeby częściej rzucać te znaki. Okej. Więc przemedytujmy tę godzinę. Co będzie się dalej działo, to dowiecie się w następnym odcinku. A mam was! Tak, ponieważ nie można, to za dużo to niezdrowo, tak? Dużo porobiliśmy. Ostatnie materiały były też strasznie grube i szczerze chciałbym pozostać już przy tych krótszych formach, ponieważ po prostu lepiej się montuje mi. No i co? No, do zobaczenia w następnym odcinku i zobaczymy, jaką decyzję podejmie Geralt z Rivii, rzeźnik z Blaviken. Miłego dzionka, miłego wieczorka. Cześć!